Lato na Cyprze. Scenariusz. Spójrz, pomnik wolności. Masz włączoną komórkę? Zauważę, gdy on zadzwoni. Włącz dzwonek. Mama? Co to jest przelotny romans? To jest wtedy, gdy dwoje ludzi... Tylko na jedną noc. Ta noc jest szczególna. I uprawia się seks tylko raz? Właśnie tak. Jeden raz i urodziłaś dziecko? To był strzał w dziesiątkę. Reżyseria. Wyglądasz super. Idziemy? 12 lat temu wyglądałam inaczej. Ivan na pewno też. Jestem do niego podobny, prawda? Może trochę? Nie mam pojęcia, co to za facet. Jakiś fajny. W końcu to mój tata. Nie chcę, żebyś się rozczarował. Dlaczego? Masz zły gust? Załóż buty. Masz wodę? Gdy jest gorąco, trzeba dużo pić, wiem. Tu są takie same sklepy jak w domu. A co myślałeś? Że tu będzie staromodnie. Cypr należy do Unii Europejskiej, jak Niemcy. Więc czemu w kawiarni nie ma kobiet? Gdzie? Tam. To tradycyjne kafenion, ale tam są kobiety. W co oni grają? Chyba w tryk-trak. Chodź, spytamy. Nie, oni chyba nie chcą rozmawiać. Mówi Tina. Dlaczego nie? Więc może później. Może jutro? Dobrze, zadzwoń. Twój ojciec... Wypadło mu ważne spotkanie. Nie martw się. Spędzimy miły dzień we dwoje. Pójdziemy na lody? On nas wystawił. Nie damy się tak traktować. Tekstylia Bazdekis, to tutaj. Na pewno chcesz tam wejść? Możemy zaczekać do jutra. Może najpierw skoczymy coś zjeść. To on. Tak. Zaraz będę. Elias, ja idę nie sofort da. Moritz, nein. Petro, τι κάνεις? Καλά, φίλε μου, εσύ? Καλά, σε χαιρετώ.
Powiedz, wo bist du? Gdzie jesteś? Und das hier, das wird meine Taverne. To będzie moja tawerna. A na górze wybuduję taras z ogrodem. Pokażę ci. Jak ci idzie z Zinzigiem? Ty i twoje historie. I kto to mówi? Zinzig nie daje mi żyć. Nie bierz tego do siebie. Niby jak? On mi nie ufa. To Niemiec. Oni potrzebują liczb. Dobrze za to płacą. Handluję suknem. Znam się na materiałach, ale negocjacje mógłbyś... Nie ma mowy. Tata nie po to opłacał ci studia, żebyś chował się w tej norze. Norze? To antyczna budowla. Jesteś tam? Jeszcze nie jest za późno. Tata nie wie, że ty... Poproś żonę. Ona najlepiej negocjuje. Stella nie ma wykształcenia. Poza tym ona chce się poświęcić rodzinie, gdy już będziemy mieć dzieci. Nie martw się. Kiedyś wam się uda. Co się stało? Przyniosę opatrunek. Co tu robisz? Odwołałeś nasze spotkanie z powodu brata? Ukrywasz się przed synem. To nieprawda. Pisałam ci, że przyjedziemy. Ale nie pisałaś kiedy. Napisałeś, że się cieszysz. Teoretycznie tak. A oto praktyka. Jestem Moritz. Cześć. Miło mi. Jak już mówiłem, teraz nie mam czasu. Może w przyszłym tygodniu. A może poczekamy, aż Moritz zrobi prawo jazdy? Skoro nie chcesz poznać swojego syna, to powiedz. Mogłeś się nad tym zastanowić, zanim tu przylecieliśmy. Co? Daj mu spokój. Proszę. Masz syna? Myślałem, że to niemożliwe. Może ona kłamie. Widziałeś jej spojrzenie? Ona nie kłamie. Mama od lat nam mówi, że chce wnuka, a ty... Tylko nie zaczynaj z rodziną. Od kiedy o tym wiesz? Ona napisała do mnie po tym, gdy... Byłem gotów wziąć odpowiedzialność. Złożyłem jej propozycję. Co? Nie wierzę. Turek z ciebie. Sam jesteś Turek. Co się stało? Ona zerwała kontakt. Przynajmniej nie jest głupia. Stella o tym wie? Zwariowałeś? Urwałaby mi jaja. I tak są nieprzydatne. Chociaż... Gdybyś czegoś potrzebował, daj znać. Stella, Aschkem? Ja. Tak, za chwilę. Na
Jedzenie jest zimne. Medze ma takie być. Mnie smakuje. Chcę kiełbasę. Możesz jeść ją w domu, ale chcę teraz. Co się dzieje? Niepotrzebnie go zwymyślałaś. Może był zaskoczony. Przecież go nie znamy. Ostatnia podzielona stolica. W Berlinie też tak było? Gorzej. Nie można było przechodzić z jednej strony na drugą. Cyprysi mogliby się na powrót zjednoczyć. Cypryjczycy. To nie takie łatwe. W 1974 roku turecka armia wkroczyła na północ i wygnała stamtąd ludność grecką. Od tego czasu nie mogą się pogodzić. Tam jest turecka flaga. Meczet Selimiye zbudowano jako katedrę. Później Osmanie zrobili z niej meczet. Moritz. Skarbie. W tawernie nie chodzi o zysk, lecz o tradycję. To będzie cypryjski lokal z grecką, turecką i perską kuchnią. Idź do banku. Wiesz, że bank nie da mi więcej pieniędzy. Mam już hipotekę. To może do tego bogatego Rosjanina. Mam prawo do udziałów w firmie. Nie dostaniesz pieniędzy z firmy. Należą mi się udziały. Zincik wylądował wcześniej, zaraz tu będzie. Tak szybko? Tęsknisz za swoim biurkiem? Tobie ono lepiej pasuje. Tekstylia Baskedis. Mówi Tina. Wczorajszy początek nie był najlepszy. Czy to Zincik? Nie. Ja? Hallo? Tina. Mówi Tina. Nie rozumiem pana. Alvin? Nie, nie potrzebujemy dystrybutora. Ja, danke. Dziękuję. Kto to był? Jakiś sprzedawca. Idziemy? Nie idziesz z nami? Poradzicie sobie. Witamy, pani Zincik. Daj spokój, mamo. On nie chce mnie poznać. Tina? Mówi Elias, brat Ivana. Możemy się spotkać? Mówił pan, że zdąży.
I zdążę. Do października dostanie pan towar. W październiku zaczynamy produkcję. Materiały musimy mieć wcześniej. Moi producenci dadzą z siebie wszystko. Poza tym polecili nam kolegów. Chwileczkę. Producent poleca komuś własną konkurencję? Na Cyprze producenci tekstyliów dobrze się znają. Kryzys nauczył nas sobie pomagać. W Niemczech dokładnie planujemy zamówienia. Więcej producentów oznacza lepszą jakość i daje zabezpieczenie. Obejrzyjmy wzory. Oto nowy odcień szarości, dyskretny i szlachetny. Ma szansę stać się modny, prawda? Dobrze wygląda. Jeśli nie zjawi się za 5 minut, idziemy. Czemu on nie jest moim ojcem? Czemu nie jesteś dziewczynką? To sexy, że nas podwozisz. Chciałbym poznać swojego bratanka. Poza tym jesteśmy gościnnym narodem. Może poza moim bratem. Siadajcie. Dokąd jedziemy? Zwiedzimy Nikozję. Meczet Omerije to jedyny czynny meczet w południowej Nikozji. Myślałam, że nie ma tu Turków. Są. Tacy jak ja. Jesteś Turkiem? Moja mama jest Turczynką. Ivan jest w połowie Turkiem. Więc ja jestem ćwierć Turkiem. Nieprawda. Cypryjczykiem, tak jak ja. To znaczna różnica. Twoja mama jest Turczynką, a tata greckim Cypryjczykiem. Pobrali się 3 lata przed podziałem. Grecka tragedia. Twoi rodzice tu mieszkają? Nie. Gdy wraz z bratem przejęliśmy firmę, wrócili do Pafos. To daleko stąd? 2-3 godziny. To piękna droga, zwłaszcza gdy jedzie się przez góry. Nie mamy samochodu. I tak się tam wybieram. Moja mama ma urodziny. Zapraszam. Ivan też będzie? Oczywiście. I cała rodzina. Proszę. Twoi rodzice o nas nie wiedzą. Przedstawię was jako przyjaciół. Dostaniemy pseudonimy? Nie będziemy udawać kogoś innego dla wygody Ivana. Dla mojego ojca. Niedawno miał zawał i nie może się denerwować. Nie będzie się denerwować, bo nie przyjedziemy. Nie będziemy ganiać za Ivanem. Na końcu mu się podobało. Uspokoiła go prezentacja materiałów. Byłaś świetna. Dzwoniła twoja lekarka? Tak. I co? Wynik ujemny. Może tak ma być. Może powinniśmy skupić się na firmie. Nie. Chcemy dzieci ponad wszystko. Ty ich chcesz. Ja chcę szacunku. Przecież cię szanuję. Twoja matka była równoprawną dyrektorką. Ja mam te same obowiązki. Tylko do powrotu Eliasa. On nie wróci. Kiedy to wreszcie pojmiesz? Ale skoro lepiej radzisz sobie sam, to dokończ sam kolację. I śpi też sam. Do rodziców też jedź sam. Stella!
Co teraz? Pojedziemy w góry? Tak wcześnie? Chciałbym jeszcze pospać. Wolisz nad morze? Najchętniej do Pafos. Ktoś zamawiał kurs do Pafos? Zrobiłaś mnie w konia? Naprawdę tam jedziemy? Podobno byłeś zmęczony. Wskakuj. Pójdę po rzeczy. O czym jest ta piosenka? Nasze piosenki opowiadają głównie o niespełnionej miłości, o tęsknocie za tymi, których nie możemy mieć. Brzmi smutno. I taka jest. Skąd tak dobrze znasz niemiecki? Studiowałem i pracowałem w Hamburgu. Ivan też studiował za granicą? Nie. Przyuczał się do handlu suknem, żeby wcześniej się ożenić. I ma żonę, prawda? Tak, od ponad 10 lat. Dla dziewczyn z ortodoksyjnych rodzin to jedyny sposób, żeby... Rozumiem. Uprawiać seks? Czy on ma dzieci? Poza tobą? Nie. Słyszysz? Co to? Cholera. Zmocz sobie koszulkę i kark, bo dostaniesz udaru. Natychmiast. Zadzwonić po pomoc drogową? Tak. Nie mam zasięgu. Ty zadzwoń. Nie mam telefonu. Sprawdzam, jak się żyje bez niego. Może nie ma benzyny? Masz rację. Zapomniałem, że czasem psuje się kontrolka. Brawo. To żaden problem. Zaczekamy na jakiś samochód. Usiądź. Za co mu dziękujesz? Czekaliśmy 3 godziny. Odpręż się. Nie wszędzie musi być tak idealnie jak w Niemczech. Zapłacę i jedziemy dalej. Nie ma mowy. Prażymy się od 4 godzin. Potrzebujesz przerwy. Dam radę. Nie. Najpierw coś zjesz i się zregenerujesz. Słucham? Zregenerujesz się. U nas nazywa się to mokka.
θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Czy to skała Afrodyty? Tak. Obejrzymy ją sobie. Ale tu super. To znaczy sexy. Według legendy to tutaj Afrodyta wyłoniła się z morza. Kąpiel tu przy pełni księżyca zapewni kochankom wieczną miłość. Naprawdę? U mnie to nie podziałało. Pływałaś tu z Ivanem? Tak. Bardzo romantyczne. Czy to nie ulubiona rozrywka turystów? Jednak jakoś podziałało. Koledzy będą mi zazdrościć. Ładnie tu. Ivan nazwał to budowlą dla przyszłych pokoleń. Wyświadczycie mi przysługę? Nie wspominajcie o tawernie. Moi rodzice nic nie wiedzą. Kolejne tajemnice. Nie, po prostu czekam na odpowiedni moment. To po turecku znaczy mama. Pozwólcie, że przedstawię. Moja przyjaciółka Tina i jej syn Moritz. Hallo. Carlos. Ja, Vater. Kali Zasmera. Kali Sumera Agorimu. Hallo. Przyjaciółka? Tak. Witamy w naszym domu. Dziękuję. Pokażę wam pokój. To nasz pokój. Śpimy w jednym pokoju? Jesteś moją przyjaciółką. W domu mojej mamy niezamężne pary nie śpią w jednym łóżku. To wasz pokój. Chodźcie. Na razie. Czemu nie powiedziałeś o gościach? Sama mówisz, że mamy duży dom. Kim jest ta Tina? Przyjaciółką. Co to ma znaczyć? Czy przyjaciółkę przyprowadza się do domu rodziców? Poza tym musisz uważać. Ta Niemka wyjedzie i złamie ci serce. Mam 37 lat, ale wielkie serce. Chciałam zaprosić Mugę, córkę mojej przyjaciółki Ebru. To niezamężna Turczynka. Dziękuję. Będę musiała wycofać zaproszenie, to niezręczne. Pokoje są połączone balkonem. Wiem. Podwójna moralność turecko-grecka. Bez obaw. Zostanę po swojej stronie. Jest tu jakaś tawerna? Chciałabym cię zaprosić w ramach podziękowań. Za co? Że nas tu zabrałeś, to ważne dla Morica. A dla ciebie?
Ja czuję się dziwnie. Z powodu Ivana? Również. Ale głównie z powodu twoich rodziców. Nie lubię kłamać. Robisz to dla syna. Czemu dopiero teraz? Mój były partner był dla niego jak ojciec. Gdy się rozstaliśmy, Moritz zaczął pytać o prawdziwego tatę. Co się stało? Klasyka. On mnie zdradził. Najgorsze, że sama się o tym dowiedziałam. Przynajmniej wyleczyłam się z naiwności. Za pół godziny obiad. Usiądźmy. Wszystko gra? Gdzie Stella? Rozchorowała się. Wczoraj wyglądała na zdrową. To nic poważnego. A może coś dobrego? Pilnuj własnego nosa. Jak interesy? By podołać zamówieniu z Inziga, musimy zwiększyć zatrudnienie. Mnie wystarczali greccy klienci. Pozwól, że ci przedstawię moja przyjaciółka Tina i jej syn Moritz. Przyniosę sałatkę. Gdzie twoje maniery? Przepraszam. Hi. Hallo. Ivan. Tina. Angenehm, Tina. Und wer bist du? Moritz, hallo. Hi, willkommen. Da setz dich. Usiądź. Ja. Schluck Wasser, Bruder? Wody? Nein, danke. Nie, dziękuję. Danke, ja bitte. Ja poproszę. Guten Appetit. Smacznego. Schmeckt gut, was? Pyszna. Nie smakuje ci. Przeciwnie, ale jadłem po drodze. W domu sama pani gotuje? Tylko w weekendy. A w tygodniu? Jestem samotną matką i prowadzę firmę. Ja też miałam firmę i dwóch synów, ale miałaś gosposię. Co to za firma? Sklep z używaną odzieżą dla dzieci. Używaną? Stara odzież dla dzieci? To u nas normalne. Po jednym dziecku ubrania wyglądają jak nowe. Nasza rodzina od pokoleń handluje tekstyliami. Popyt na używaną odzież szkodzi interesom, prawda? Tak. Gorąco dziś. Pójdę zrosić trawnik. Pomogę ci. A kto pomoże mnie? Ja. Zwariowałeś? Po co to robisz? Może żal mi chłopaka. Przyjechał tu specjalnie, żeby poznać ojca, ale ten jest dupkiem. A gdyby była tu Stella? Jeśli cię kocha, to zaakceptuje. Sama w takim sklepie? Do tego dziecko? Nie jest łatwo. Czy tata Moritza nie żyje? Dziś jest tyle rozwodów. Nie byliśmy małżeństwem, więc on cię zostawił. Człowiek bez honoru i słaby ojciec. To bywa skomplikowane. Na Cyprze by do tego nie doszło. Między mną a Ioannisem też były komplikacje. Turcy i Grecy byli dobrymi sąsiadami, ale tata nie mógł zaakceptować greckiego adoratora. Jednak Ioannis był pełen namiętności i nie poddał się, dopóki nie przekonał mojego taty. Tacy są ludzie na Cyprze.
Również dziś? Tak. Również dziś miłość wszystko zwycięży. To jakiś szantaż? Jeśli nie zostaniesz moim żerantem, tata, mama i Stella wszystkiego się dowiedzą. Nie odważysz się. Nie zostawiasz mi wyboru. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Co powiesz na wycieczkę? We trzech. Tak? To męska wyprawa. Powiedz mamie. Spotkamy się przy samochodzie. Pożałujesz tego. Nasza miłość była silniejsza nawet od wojny. Gdy wkroczyła tu turecka armia i moja rodzina odeszła na północ, zostałam z Ioannisem. Straciłam kontakt z rodziną. Mojej mamie pękło serce. Ale nigdy nie żałowałam swojej decyzji. Ioannis jest dobrym mężem i ojcem dla moich synów. Moritz też potrzebuje taty. Tutaj ma ich dwóch. Dokąd oni jadą? Do której klasy chodzisz? Do szóstej. Jaki przedmiot lubisz najbardziej? WF. Ja uwielbiałem historię. Ja też ją lubię. O czym się teraz uczycie? O Rzymianach. Więc musisz odwiedzić nasz park archeologiczny. To duma całego Pafos. Znasz tryk-trak? To taka gra? A ty umiesz grać? Pokażesz mi? Dawno nie grałem. Po prostu kiepsko grasz. Nie każdy jest tak sprytny jak ty. Na co czekacie? Jeśli będziesz kantować, połamię ci palce. Tureckie metody? Na ciebie zawsze. Moritz, jest mama. Mówi mama, zadzwoń do mnie, chcę wiedzieć, gdzie jesteś. Tina! Pomożesz mi? Właśnie chciałam... Tobie łatwiej się schylać. Potrzebujemy ziół do kolacji. Nie jest łatwo tak puścić dziecko. Trzeba wywiązywać się z umów. On o tobie pamięta. Wiem to po swoich synach. Gdy umiesz puścić go wolno, on wróci. Zawsze. Mówiłam. Wracają. Zwariowaliście? Wyjeżdżacie nic mi nie mówiąc i nikt nie odbiera telefonu. Ja nie mam komórki. Wyłączyłem dźwięk. Bateria mi padła. Martwiłam się. Czy nie chciałeś? Zapomniałem. Skoro twój syn jest osłem, kim ty jesteś? Łapy precz od mojego syna. Jeszcze jeden taki numer i wyjeżdżamy.
Nie złość się. Rozumiem, że chcesz poznać ojca, ale nie wolno ci łamać reguł. Ty też je łamiesz. Ja? Okłamujesz Fatmę i Joannisa. To co innego. Nic im o nas nie mówisz. Oczywiście, że nie. To musi zrobić Ivan. Takie reguły obowiązują tutaj, czy mi się to podoba, czy nie. Ale nie znikam bez słowa. Przepraszam. Bałem się, że on się rozmyśli. Nie musisz starać się przypodobać Ivanowi. On powinien się cieszyć, że ma takiego syna. Idę popływać, a ty za karę pomożesz Fatmie w kuchni. Jazda. Przejdziemy się. Poznajesz to? To było tutaj? Tak jest. Dlaczego się wtedy nie odezwałaś? Studiowałam. I miałam swoje życie w Niemczech. Gdy zadzwoniłeś z oświadczynami, wystraszyłam się. Czego? Ledwo się znaliśmy. I nie kochałam cię. Bo nie chciałaś. A ty mnie kochałeś? Szczerze mówiąc, ja też się ucieszyłem. Gdy się wtedy odezwałaś, znałem już Stellę. I to wszystko dla zabawy. Jedna noc nad morzem. Wiedziałem, że nie powinniśmy tu pływać. Przeciwnie. Nie zawsze było łatwo, ale cieszę się, że mam Moritza. Ja też. Więc mu to okaż. Tylko dlatego tu jesteśmy. On tego bardzo chce. Nie chcemy niszczyć ci życia. Gorzej i tak być nie może. Stella i ja od lat staramy się o dziecko. Próbowaliśmy już wszystkiego. Dlatego nie chcesz, żeby się dowiedziała, że masz już syna. Tak. Wracają. Razem. Mają zobaczyć, że ich szpiegujesz? Nie szpieguję. To przyjaciółka Eliasa, a spaceruje z Ivanem. Coś z nią jest nie tak. Chodźmy do środka. Ale ładnie. Pychota. Podaj mi chleb. Nie gapić się, jeść. To było na przyjęcie. Kupimy coś nowego. A kto posprząta w kuchni? Ivan. Dowcipniś. Daj nam zjeść śniadanie. Nie możesz zjeść wszystkiego. Niech je, skoro jest głodny. Pojedziemy jutro do parku archeologicznego? Tak, jeśli będę mógł. Oczywiście. Kiedy wyjeżdżamy? Jedziemy do Lewkary. Opowiadałem ci. Thank you.
ist Wahnsinn. Alles liegt hier so tu wszystko jest tak blisko siebie, a kraj jest taki zróżnicowany, tak jak jego mieszkańcy. Czy to nie smutne, że nie ma jedności? Tak. Ale to część folkloru. Czym byłby Cypr bez konfliktu? Maltą. To żart. Ale coś w tym jest. Od lat pełno tu okupantów. Rzymianie, Osmanowie, Brytyjczycy. Tu kościoły, tam meczety. Musimy nauczyć się żyć razem. Pokażę ci coś. To ręczna robota. Ty też robiłeś coś takiego? Ja nie, moi dziadkowie. To słynna lewka Ritika. Ona robi ją już pół roku. To te cypryjskie tekstylia. Są rodziny w Lewkarze, które sprzedają swoje wyroby na całym świecie. Podobno nawet Leonardo da Vinci kupił tu sukno do katedry w Mediolanie. Czemu Niemcy nie rozstają się tu z butelką wody? Bo nie są głupi. Zwłaszcza na dużych wysokościach organizm szybciej się odwadnia. Napij się. Z tej samej butelki? Czy to nie ryzykowne? Tak jak nie picie. Zadzwonię do Morica. Za bardzo się martwisz, to bystry chłopak. Tak myślisz? Zobaczysz, jak będziesz mieć dzieci. Do tego potrzeba żony. Dla ciebie to chyba nie problem. Dla Greczynek jestem zbyt turecki, a dla Turczynek zbyt grecki. Klasyczna grecka tragedia. Wiesz, że w starożytnym Rzymie ojcowie mieli prawo odmówić ojcostwa? A jak jest na Cyprze? Dziś liczy się słowo matki. Na szczęście. Ty byś odmówił? Skąd ten pomysł? Czemu mnie nie szukałeś ani nie zadzwoniłeś? Nie byłeś ciekawy? Chcesz usłyszeć odpowiedź przyjemną czy prawdziwą? Myślałem, że bez siebie będzie nam lepiej. I co? A jakie jest twoje zdanie? Szczerze? Oczywiście. To twój okres próbny. Musiało ci być trudno w Hamburgu. Wcale. Nawet mi go brakuje. Naprawdę? Ale to jest problem z podróżami. Zawsze coś zabiera się do domu, a coś innego zostawia. I potem tego brakuje. Miałem dziewczynę w Hamburgu. Wiedziałem, że nie pojedzie ze mną na Cypr, a mimo to łudziłem się. Dlaczego ty nie zostałeś? Nie mogłem zrobić tego ojcu, więc to nie była wielka miłość. Tak by powiedziała twoja mama. Coś w tym jest. Firma była wtedy ważniejsza. A teraz nie jest? Nie chodzi o branżę. Raczej o klientów. Mam dość ciągłego żebrania. Wolę stać za ladą. Tam jesteśmy na tym samym poziomie. Dlatego masz teraz tawernę? Tak. Do tego lubię gotować. Ivan liczy, że się opamiętam. Oby nie. Tawerna jest dla ciebie jak dziecko.
pewnym sensie. Większą. Tina. Gdybym mógł robić, co chcę, a nie możesz? Ivan jest moim bratem. Nie musimy zaraz pływać pod skałą. Uwaga! Szybko się uczysz. Stella, co tu robisz? Nie cieszysz się, że mnie widzisz? Oczywiście, że się cieszę. A kim ty jesteś? To Moritz, syn Tiny, przyjaciółki Eliasa. Elias ma przyjaciółkę? Tak. Miło mi cię poznać. Gracie w tryk-trak? Tak, on jest w tym dobry. Widzisz? Jesteś głodny? Tak. Więc zaczynaj. Nareszcie. Samochód znowu nawalił. Chcemy już jeść. Jestem Stella, żona Ivana. Usiądźmy. Na jutro mam już dwóch pomocników, nawet trzech. Nie trzeba. Wiesz, że nie chcę chaosu u siebie w kuchni. Nie muszę wam pomagać. Zostaniesz, to sprawa kobiet. Mężczyźni pójdą nad morze i porozmawiają o interesach. Żadnych wymówek.
Co mam powiedzieć, tacie? Nic. Poradzimy sobie. Znalazłam hurtownika w Fetyje, który dostarczy nam materiały. Z Turcji do Cypru? Dobry pomysł. Oczywiście, że nie. Każę wysłać dostawę do Grecji, a stamtąd do Niemiec. Możemy, tak? Wszystko jest legalne. Przyjaciółka. Co on robi? Oszalał? Przecież są zakochani. W domu naszych rodziców, jeśli mama się dowie. Mamy 2017 rok. Pewnych rzeczy robić tu nie wypada. Szkoda, że sami nie pozwalaliśmy sobie na więcej. Naprawdę? Gdybym wiedziała, jaka to frajda, nie czekałabym. Aha. Doczekam się pocałunku, czy mam go zamówić? Jak idzie z Niemcami? Ile zamówili? Nie przy tej pogodzie. Popływajmy trochę. Moi synowie, wciąż uciekają. Zostanę tutaj. Usiądź. Ładnie tu. To z wojny? Nie. Po operacji serca. Można operować z takimi włosami? Zgolili mi je, ale już odrosły. Ja też mam tu włosy. Dwa. Eliasowi wyrosły bardzo późno. Ivan w wieku 14 lat miał już brodę. Więc mnie też szybko wyrośnie. To znaczy, mam nadzieję. Potrzebujemy miejsca na bakłażany. Ilu będzie gości? Przyjdzie brat Ioannisa z żoną i synem. Do tego przyjaciele i krewni z Limassolu oraz dawni pracownicy firmy. I jeszcze szwagier Ivana z rodziną. Nie lepiej zamówić jedzenie? Chcesz mnie skompromitować? Co z moimi pieniędzmi? To kapitał firmy. To nie takie proste. Sam o tym wiesz. Mógłbyś przynajmniej za mnie poręczyć. A jeśli coś pójdzie nie tak? Możesz mi raz zaufać? Jeden raz. Jak dotąd nie dałeś mi powodów. Wiem, co jest między tobą a Tiną. Czy ona wie, w co ty pogrywasz? Grozisz mi? A jeśli tak? Ja nie mam nic do stracenia, na pewno? Nie zostało ci wiele czasu. Albo mi pomożesz, albo Stella i rodzice poznają prawdę. Dobrze.
Also gut. Jak chcesz, braciszku. Gut. Wie du willst, kleiner Bruder. Ale pachnie. To przyrządziła Tina. Częstujcie się. Poproszę. Salat haben wir auch. Zivania, raki, uzo? Dla mnie uzo. Co takiego? Zivania, cypryjski specjał. Poproszę. Dla mnie też. Zanim wzniesiemy toast, chciałbym coś powiedzieć. Jesteśmy wyjątkową rodziną. Przekonujemy się o tym każdego dnia, gdy ta piękna wyspa każe nam opowiedzieć się po którejś ze stron. Przez długi czas myślałem, że najważniejsze w życiu są moja żona i firma. Ale teraz doszło do tego coś jeszcze. Nigdy wcześniej z taką pewnością nie wiedziałem, kim naprawdę jestem. Jestem ojcem. Wiedziałam. Stello, mamo, tato. Moritz jest moim synem. To nieprawda. Jakieś 12 lat temu Tina i ja spotkaliśmy się na tej wyspie w lato, przed naszymi zaręczynami. To prawda. Zaszłam w ciążę i postanowiłam zatrzymać dziecko. Przepraszam. Popełniłem wiele błędów. Najgorszym było to, że nie powiedziałem ci prawdy. Moritz, powinienem inaczej zacząć naszą znajomość. Byłem niemiły, przepraszam. Tak myślałam, że Elias nie przywiózł ich tu bez powodu. Dass Elias die beiden nicht ohne Grund hierher mitbringt. Das hatte er auch nicht. To prawda, ojcze. Chciał mnie zmusić do szczęścia. Ich weiß. Du hattest. Wiem, że miałeś inne zamiary. Teraz nie możesz mnie szantażować. Jetzt kannst du mich nicht mehr erpressen, Bruder. Wovon redet? O czym on mówi? Jaki szantaż? Was für eine Erpressung. Du hast uns hierher gebracht. Wykorzystałeś nas. Du hast uns benutzt. Pack deinen Koffer, Moritz. Pakuj się, Moritz. Jutro wyjeżdżamy. Mama. Bitte. Proszę. Tina. Tina. Tina, warte. Zaczekaj. Przepraszam. Es tut mir leid. Kiedyś bym ci o tym powiedział. Chciałem pieniędzy od swojego brata na tawernę. W tym celu cię wykorzystałem, ale zakochałem się w tobie. Kocham cię.
Mogłam się domyślić. Niepotrzebnie tu przyjeżdżałam. Tina! Wiem, co czujesz. Nic nie wiesz. Przysięgam. To był jeden raz. A ja zlecałam te wszystkie badania i zabiegi, brałam zastrzyki i hormony. Robiłam to tylko dla ciebie. Ty też chciałaś mieć rodzinę, ale nie za wszelką cenę. Ja lubię nasze obecne życie. Bez dziecka też jestem szczęśliwa. Naprawdę? Tak. Bo cię kocham. Bo chcę żyć z tobą. Ale chcę również z tobą pracować. Na szczęście. Ja też nie mogę żyć bez ciebie. Jestem idiotą, że nie spostrzegłem tego od razu. Podpisałem kontrakt z turecką firmą, którą poleciłaś. Tą Svetiye? Tak. Powiedziałem, że złożymy zamówienie. Skontaktują się w poniedziałek. Z tobą. To już niedaleko. Uważaj. Tina. Podwiozę was. Bitte. Zaraz będę. Tata miał zawał. Pojedziemy z tobą. Co z nim? Zaczekaj. Co z nim? Są z nim mama i lekarka. Co z nim? Możemy go zobaczyć? On jest zbyt słaby. Musi odpoczywać. Trzeba go zabrać do szpitala. Zrobiłam wszystko, ale on nie chce. Nie może zostać w domu. Ioannis nigdy nie pójdzie do szpitala. To wszystko moja wina. Przeze mnie się zdenerwował. To nieprawda. Jeśli ktoś zawinił, to ja. On dawno nie cieszył się tak jak wczoraj. Nie płacz. Chodź. To Zincik. Nie mogę teraz odebrać. Stella Baskedis.
Ja? Selbstverständlich. Oczywiście. Termin bez zmian. Ich bin heute Nachmittag im Büro. Po południu będę w biurze. Wszystko omówimy. Okay. Muszę iść. Ilias. Przepraszam, że skompromitowałem cię przed Tiną. Zasłużyłem sobie. Żaden z nas nie wypadł najlepiej. Ty przynajmniej powiedziałaś prawdę. To było odważne. Idę do pokoju. Co jeśli tata umrze? Nigdy sobie tego nie wybaczę. On wyzdrowieje. Przekonasz jeszcze do siebie Tinę? Nie wiem. Również jako właściciel tawerny? Przemyślałem to. Firma nie jest dla ciebie tak ważna jak dla mnie. Nie wypłacę ci wszystkich twoich udziałów, ale część, którą dostaniesz, powinna wystarczyć na tawernę. Różne drogi prowadzą do szczęścia. Odkryj własną i nie daj się nikomu zatrzymać. Chodź. Chcę z tobą porozmawiać. Janis? Papu. Was? Papu. Papu znaczy dziadek. Wszystko z nim dobrze. Wcale nie jesteś chory. Usiądź. Twój tata Ivan przez 11 lat nie powiedział mi, że mam wnuka. A twój wujek Elias sądzi, że nie wiem, że od pół roku nie pracuje w firmie, tylko chce otworzyć własną tawernę. Wszyscy kłamią. Die lügen doch selbst alle. Ale oni się martwią. Więc przynajmniej nie myślą ciągle tylko o sobie. Jesteś dla nich zbyt surowy. Powiedz mu, Moritz. Twoja babcia jest na mnie zła. Ale chce, żeby jej wnuk był na jej urodzinach. Prawda, Fatmo? Oczywiście. Robicie to dla mnie? A dla kogo? Musisz im powiedzieć, papu. Wiem. Papa! Twoje serce musisz się położyć. Papu jest zdrowy. Myślisz, że nie wiem, że od miesięcy nie macie w firmie? Przyjaciel z Nikozji powiedział mi o tawernie. A ty sprowadzasz do domu jedynego wnuka, nie przedstawiając go?
hier ins Haus, ohne ihn vorzustellen? Aber ich wollte ja, tylko teraz zadbasz, żebyśmy nie stracili tego wspaniałego chłopca. Dziękuję, że do nas wróciłaś. I przepraszam za swoich synów. Podziękujcie naszemu wnukowi, że wam wybaczam. A teraz uczcimy urodziny waszej matki. Uczcimy? Teraz nie damy rady. Bez obaw, zajmę się tym. Ty? Powiemy wszystkim, że to ty gotowałaś. Pomożesz nam. To kuzyn Marius, szwagier innego kuzyna. To Magdalena, córka naszej lekarki Dimitry, kuzynki bratanka Ioannisa. To moja mama. Wczoraj było bardziej dramatycznie. Dla rodziny wszystko. Moritz, smakuje ci? Tak. Ivan się ucieszy. Co za niespodzianka. Jakiś problem? Tak. Mój szef zobaczył nowy wzór. Bardzo mu się spodobał. Dostarczy nam pan podwójną ilość? Jak myślisz, Stello? Damy radę. Skoro Stella tak mówi, to tak będzie. Proszę usiąść. Zaczekajcie. Za pana Zinciga i za moją Stellę. I przede wszystkim za naszą mamę. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. Już wybaczyłam. Ale nie potrafię ci już zaufać. Przysięgłam sobie, nigdy więcej kompromisów pod tym względem. Spadająca gwiazda. O tej porze roku jest ich wiele.
Wiem. Ziemia przebiega właśnie przez rój Perseid. Ale to nie gwiazdy, lecz pozostałości po rozpadzie komet. Wskutek dużej prędkości rozgrzewają się i spalają. Twój brat mi o tym wtedy opowiadał. To nieprawda. To ja ci o tym mówiłem. Na plaży, po przyjęciu. Naprawdę? Zaraz potem zjawił się mój brat i cię zabrał. Może wypiłam za dużo uzo. To było raki. Może ci się wtedy nie podobałem. Byłem trochę nieśmiały. Niewidzialny młodszy brat Ivana. Teraz nie jesteś niewidzialny. Lubię na ciebie patrzeć. Ja na ciebie też. Dobranoc. Es tut mir leid, mein Schatz, aber ich muss. Przykro mi, muszę wracać do sklepu. Bo pomocnicy rozdadzą wszystkie ładne rzeczy swoim dziewczynom, wiem. Już idę. Nie możesz otworzyć sklepu na Cyprze? Używana odzież szkodzi interesom. Rodzina jest święta. Ważniejsza niż interesy. Dziękuję za wszystko. Będę za tobą tęsknić. Przyjedziesz tu jeszcze? Obiecujesz? Dziękuję. Bez was ten dom będzie pusty. Wrócimy. Tym razem szybciej niż za 12 lat. Musicie odwiedzić nas w Berlinie. Jest wszystko? Brakuje mojej czerwonej walizki. Zapomniałam. Tam jest mój tablet. Mam po niego wrócić? Ma wrócić? Więc jak? Ja muszę pracować, ale ty masz wakacje. Mama! Za 3 tygodnie cię odbiorę. Jedziemy? Na pewno chcesz zostać sam? Pomogę tacie i Eliasowi w remoncie tawerny. Ale najpierw pokonam dziadka w tryk-trak. Dobrze. Dzwoń codziennie. Mogę w każdej chwili przyjechać. W upał będę dużo pić. Przepraszam, że tak cię zaskakujemy. Nie po raz pierwszy.
Mam nadzieję, że on będzie chciał wrócić. Na pewno. Mam najlepszą mamę na świecie. Tak myślisz? Sam to mówi. Ja, Moritz, komm. Chodź, coś ci pokażę. To odważne, że go zostawiasz. Jeszcze wyrośnie na cypryjskiego macho. Przecież będzie miał ciebie. Poza tym trochę odpocznę. Za 3 tygodnie go odbiorę. Jeszcze jedno. Nigdy więcej mnie nie okłamuj. Obiecuję. Choć należysz teraz do rodziny. 3 tygodnie. Będę czekać. Wersja polska Toja Studios na zlecenie Mainstream Networks. Tekst Patryk Krajewski. Czytał Andrzej Gajda.